Witam w audycji z ratusza. Jest z nami pan Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy. Pytanie zadaje Artur Parafinowicz, a zaczniemy od kwestii Nowego Miejskiego Żłobka. To łączy się też ze sprawą poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ta sprawa będzie rozstrzygana na sesji nadzwyczajnej. Zapowiedziano ją na poniedziałek. Jak wygląda sytuacja w tej kwestii? Rzeczywiście, pan prezydent wystąpił do Rady Miejskiej z wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Odbędzie się ta sesja nadzwyczajna w poniedziałek, 6 listopada, i spotkanie radnych ma rozstrzygać ostatecznie sprawę poradni psychologiczno-pedagogicznej, a konkretnie lokalizacji, oraz oczywiście kwestii czwartego miejskiego żłobka. I tutaj. Trzeba by było przypomnieć radiosłuchaczom, na czym ta sprawa polega. Ze względu na apel Rady Pedagogicznej, Poradni e, Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach i głosy rodziców, e, dzieci korzystających z usług oferowanych przez tę instytucję, pan prezydent oczekuje, że Rada Miejska zarekomenduje odstąpienie od przeniesienia e, placówki poradni z jej dotychczasowej siedziby przy ulicy Nowomiejskiej 10. I wypowie się również w kwestii utworzenia w tym miejscu czwartej siedziby żłobka miejskiego w Suwałkach. Przypomnę tylko, że żłobek miał powstać właśnie na bazie siedziby poradni psychologiczno-pedagogicznej przy ulicy Nowomiejskiej 10. Ten budynek był wcześniej wykorzystywany na potrzeby przedszkola, co sprawia, że i sam teren był przygotowany pod, pod inwestycję żłobkową. Budynek też był częściowo y, zmodernizowany, tam była termomodernizacja przeprowadzana. Był też teren zielony, na którym planowaliśmy utworzenie y, Placu Zabaw. Y, równolegle zostały pod, y, podjęte prace dotyczące przeniesienia poradni pedagogiczno-psychologiczno-pedagogicznej. Na, do kamienicy przy ulicy Kościuszki 45 były prowadzone rozmowy z dyrekcją z pracownikami. Odbyły się trzy spotkania w lutym kwietniu i październiku bieżącego roku. Natomiast ze względu na bardzo późne rozstrzyganie konkursów przez ministerstwo i no przez ministerstwa tutaj akurat bo to i, i, I konkurs żłobkowy, i konkurs na modernizację zabytkowej kamienicy przy Kościuszki 45. Odwlekał się bardzo. Trzeba było podjąć decyzję o takim czasowym przeniesieniu poradni. I ona miała funkcjonować w okresie remontu w budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Wojska Polskiego 9. Ta propozycja, szczególnie ta ostatnia dotycząca tej tymczasowej siedziby, spotkała się z brakiem aprobaty Rady Pedagogicznej oraz rodziców. Dzieci argumentowano ten brak zgody, brakiem wystarczającej przestrzeni do stworzenia odpowiedniej wielkości gabinetów dostosowanych do diagnozowania dzieci i młodzieży, oraz brakiem odpowiedniej liczby bezpłatnych miejsc parkingowych. No, i wsłuchując się w te głosy, pan prezydent y, poprosił radnych o zastanowienie się, gdzie mógłby być zlokalizowany ten czwarty żłobek miejski. Termin to był 27 października. W tym terminie do Urzędu Miejskiego nie wpłynęła żadna propozycja, i w związku z powyższym. Mając również świadomość możliwości utraty przyznanego dofinansowania z rządowego programu Maluch Plus, a kwota nie jest mała, 5 milionów ponad na utworzenie 123 miejsc. Pan prezydent będzie oczekiwał, że Rada Miejska w Suwałkach zaakceptuje stanowisko odstąpienia od utworzenia czwartego żłobka miejskiego w Suwałkach w lokalizacji na ulicy Nowomiejskiej. No, i oczywiście tutaj to również jest kwestia y, utworzenia tej y, czwartej lokalizacji y, żłobka. Braliśmy pod uwagę różne scenariusze, również budowę y, nowego y, budynku. Natomiast y, no tutaj środki finansowe, te 5 milionów na pewno na ten cel nie wystarczą, i takiej możliwości nie ma. Co z kwestią stawek podatków na nowy rok, podatków od nieruchomości, podatków od środków transportu? Ta sprawa miała być rozstrzygnięta na ostatniej sesji, a trafi na sesję nadzwyczajną. Tak, to jest kolejny temat sesji nadzwyczajnej. Wpłynęły dwie uchwały dotyczące stawek z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2024. I stawek od środków transportu również na rok 2024. Przypomnę tylko, że były rozważane różne kwestie podniesienia tych podatków od 10 do 15%. Na sesję nadzwyczajną przedłożony został wariant podniesienia stawek o około 10%. Wariant ten oczywiście nie zapewnia y, maksymalnych wpływów do budżetu miejskiego stanowi natomiast taki kompromis pomiędzy potrzebami budżetu i oczekiwaniami naszych mieszkańców. I tutaj tylko y, tak dla orientacji y, y, te około 10% potencjalnych dochodów miasta z, przy podniesieniu stawek z tytułu podatku od nieruchomości to jest wzrost wpływu do budżetu miasta o 5 milionów 91 tysięcy, natomiast przy y, stawkach y, od środków transportu, te około 10% to wzrost y, dochodów miasta o około 428 tysięcy. I teraz jak to się przekłada na, y, na, na, na y, opłaty naszych mieszkańców? Przy dziesięcioprocentowym Podniesionym podatku od nieruchomości, yy, właściciel mieszkania o takiej powierzchni użytkowej średniej 50 metrów będzie płacił więcej o 6 zł rocznie. Przy yy, domu mieszkalnym o powierzchni około 120 metrów, yy, ten wzrost będzie nieco większy, ale też o 41 zł rocznie. Natomiast też mamy takie wyliczenia przy takim niewielkim, niewielkiej działalności gospodarczej e, o powierzchni użytkowej około e, 50 metrów, to ten wzrost będzie o 150 zł rocznie. takie, tak jakby, takie są skutki ewentualnego podniesienia, właśnie podatków. Taka propozycja będzie. Przedmiotem obrad nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w poniedziałek. Ta sesja w poniedziałek. Wróćmy jeszcze do tej, która już się odbyła. A na niej radni zgłaszali potrzebę instalacji ławeczek. Wielu radnych o tym mówiło. No, to jest taki temat, który wraca. <laughs> On bardzo często pojawia się na, na sesjach Rady Miejskiej. I tutaj może Państwa też zaskoczę, radiosłuchaczy, ale y, my zrobiliśmy taką analizę. Zakład Druk y, Druki Zieleni robił tą analizę, i proszę sobie wyobrazić, że y, na terenach y, miejskich, nie mówimy tu o y, terenach należących do spółdzielni mieszkaniowych, ośrodka sportu i rekreacji, Mysowalskiego Ośrodka y, Kultury, mamy tych ławeczek 435. To nie jest mało, ale oczywiście e, wsłuchujemy się tutaj w e, głosy mieszkańców. E, no zdajemy sobie sprawę też, że pewnie na tych e, terenach spółdzielni i innych naszych jednostek jeszcze sporo tych ławeczek jest. Wsłuchujemy się w e, głosy mieszkańców. I pan prezydent podjął decyzję, że przeprowadzimy konsultacje społeczne na terenie całego miasta, by ostatecznie rozstrzygnąć tą kwestię i sprawdzić, jakie są rzeczywiste oczekiwania naszych mieszkańców. Konsultacje będą prowadzone w dwóch formach, w formie elektronicznej i tradycyjnej papierowej. Jeżeli chodzi o wersję elektroniczną, wykorzystamy do tego dobrze znane Suwalczanom, Narzędzie, platforma, naprawmy to. I tam będzie y, uruchomiony taki konkretny znacznik dotyczący propozycji na miejsce do ustawienia ławeczki. Y, mieszkaniec będzie, mie czy mieszkaniec, mieszkańcy będą mogli wskazać konkretną lokalizację, w którą taką ławeczkę y, należałoby wstawić. Dla osób, y, które wolą tradycyjną wersję papierową. Będą przygotowane specjalnie, specjalne formularze w dwutygodniku suwalskim, które po wypełnieniu trzeba będzie dostarczyć do Urzędu Miejskiego. W urzędzie również takie formularze będą dostępne. Po zebraniu wszystkich głosów i w wersji elektronicznej, i w wersji papierowej, z konsultacji społecznych zostaną one przekazane Radzie, przekazane radzie Miejskiej z wnioskiem, by radni rozstrzygnęli, gdzie i w jakiej kolejności ustawiać te ławeczki. I zostaną wykonane tutaj zgodnie z decyzją i rekomendacjami radnych. Jakkolwiek dwuznacznie to brzmi, będzie gdzie siedzieć. Będzie gdzie siedzieć, tak. Jak będzie wyglądał suwalski budżet obywatelski w przyszłym roku? Rzeczywiście te zapowiedzi pana prezydenta wynikały z tego, że praktycznie w każdym roku, kiedy powracał temat budżetu obywatelskiego, radni zgłaszali swoje oczekiwania. Co do zmian dotychczasowej formuły. Yy, niestety, yy, pomimo apeli pana prezydenta, yy, nie wpłynął tutaj jakiś taki yy, projekt tego, jak, jak te zmiany dokładnie miałyby wyglądać. Yy, I jak ten yy, cały suwalski budżet obywatelski miałby wyglądać, jaka miałaby być ta nowa odsłona budżetu. I tutaj yy, pan prezydent podjął decyzję, że pracownicy. Urzędu Miejskiego, zajmujący się budżetem obywatelskim, mają zupełnie od nowa napisać uchwałę o budżecie obywatelskim. Propozycja została wypracowana, przesłana 5 października do radnych Rady Miejskiej z prośbą o nadsyłanie uwag Bądź własnych rozwiązań. I tutaj termin minął 27 października. Niestety w tym y, terminie y, nie wpłynęły ze strony radnych żadne propozycje. Y, dlatego też y, pan prezydent ponowił swoje wystąpienie, oczekuje na odpowiedź i y, y, przygotowana przez pracowników Urzędu Miejskiego propozycja Sowolskiego Budżetu Obywatelskiego stanowi taką rewolucję. Dotychczasowych zasad, ponieważ rezygnujemy z kategoryzacji projektów podziału na duże, małe, inwestycyjne, projekty mikro, społeczne i przeprowadzane. i yy. padła też propozycja, żeby głosowanie było przeprowadzane tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Yy. Ponownie pan prezydent czeka tutaj na głosy ze strony radnych. Zobaczymy, czy, czy, czy wpłyną jakieś propozycje zmian, czy zostanie to przedłożone w tej właśnie formie wypracowanej przez pracowników urzędu miejskiego. To tyle na temat SBO. A przed nami w listopadzie Suwalski Dzień Seniora. Czego mogą spodziewać się, seniorzy? Dobrej zabawy i pożytecznie spędzonego dnia. Rzeczywiście, 14 listopada odbędzie się Suwalski Dzień Seniora. Jednocześnie jest to taki światowy też Dzień Seniora. I tutaj miasto Suwałki wspólnie ze Stowarzyszeniem Suwalskie Starszaki zaprasza na obchody do Suwalskiego Ośrodka Kultury 14 listopada. Tak jak już mówiłem. Zaczynamy o godzinie 14:30 w sali imienia Andrzeja Wajdy. Obowiązują tutaj takie bezpłatne wejściówki. Do odebrania one są w kasie Suwalskiego Ośrodka Kultury. Chodzi tylko jakby o zarezerwowanie sobie miejsca. Natomiast podkreślam, że to wszystko jest bezpłatne. Zaczynamy takim krótkim powitaniem ze strony pana prezydenta. O godzinie 14:45 podsumowanie zmagań w ramach Suwalskiej Olimpiady Seniorów. Później wykład zastępcy komendanta miejskiego policji w Suwałkach, pana Daniela Szymanowicza: zagrożenia w sieci internetowej. O godzinie 15:00 pani doktor Ewa Kleszczewska z Państwowej Uczelni Zawodowej w Suwałkach z takim ciekawym wykładem: taniec jako czynnik odbudowy komunikacji. Po pandemii oraz codziennej komunikacji międzyludzkiej. E, następnie e, pani Joanna Falecka, Ukryty Cukier. E, pan doktor Jacek Pietraszewski, Rola Seniorów w Systemie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Państwa. E, później chcemy zachęcić seniorów po raz kolejny do korzystania z e, suwalskiej karty mieszkańca. E, o godzinie 16.00 krótka e, przerwa. Na kawę i na wzmocnienie się słodkim poczęstunkiem. I o 17.00 występy artystyczne, koncert Radość z Wolności, czwarte artystyczne spotkania pokoleń, różne zespoły i takie związane z seniorami i, i z bardzo młodymi mieszkańcami naszego miasta. Także będzie to zróżnicowany bardzo program artystyczny. Współorganizatorami wydarzenia są Suwalski Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Suwałkach, Państwowa Uczelnia Zawodowa i Komien Komenda Miejska Policji w Suwałkach. Serdecznie zapraszam wszystkich, nie tylko seniorów. To 14 listopada, a przed nami weekend, na co mogą liczyć mieszkańcy, goście. Y już dzisiaj y y Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na takie warsztaty śpiewu tradycyjnego pieśni żałobnych. Zostajemy jeszcze w tym klimacie y wszystkich świętych, y zaduszek. Y w sobotę również te warsztaty będą y kontynuowane. Y Midi Centrum zaprasza na familijną sobotę. Suwalski Ośrodek Kultury, Dziecięca Akademia Rękodzieła, jesienne świece i lampy. Również Suwalski Ośrodek Kultury na styku kultur, koncert finałowy Pieśni Żałobne. W niedzielę e, zespół szkół numer 6 e, na ulicy Sikorskiego, Track Day, listopad 2023. No i grają nasze drużyny. E, Wigry o godzinie 13 e, grają SKS Michałowo to jest mecz na wyjeździe. Natomiast o godzinie 14.45 Ślepsk Malow Suwałki podejmuje drużynę Enea Czarni Radom w hali Suwałki Arena, także trzymamy kciuki. No i to tyle w audycji z ratusza. Pan Roman Rynkowski, zastępca prezydenta Suwałk, dziękuję. Dziękuję bardzo. Artur Parafinowicz, Radio 5, do usłyszenia.